Dzień dobry, witam Was w kolejnej odsłonie serii Comics Logos. Tradycyjnie cztery tytuły, można powiedzieć tym razem cztery bardziej lightowe propozycje, bo głównie z świata SF, superbohaterówskich horrorów, najkrócej można powiedzieć. Ale to nie znaczy, że gorsze. Po prostu takie tytuły też się pojawiają na rynku i też warto się z nimi, a czasem je zapoznać. Na pierwszy ogień idzie drugi tom Omnibusa Maska, wydany przez Nonstop Comics, zresztą jest John Arcudi i inni, z autorem Doug Macna i inni, Marceli Szpak tłumaczem. No, można by powiedzieć pokrótce, że tak właśnie wygląda to, bo no, chociaż na przykład całość składa się z pięciu opowieści, z pięciu klasycznych opowieści ze świata Maski, polowanie na zielony październik, światowe tournée, przykrość popołudnia, powrót żywego Ipkissa czy coś, zabawki na strachu. Wspomnieli John Arcudi i Doug Macna to twórcy w ogóle z Maski, ale już później jak mamy przy pierwszym komiksie mamy scenariusz Evan Dorkin i rysunki Peter Gross. I może najprościej tak króciutko o każdym z tej opowieści kilka słów, czy warto, czy nie warto, podsumowanie. Ale na zielony październik to taka dość klasyczna historia, w której outsider dostaje maskę maski, tak? I tutaj no, zesperowany ojciec próbuje z jednej strony uratować swoją córkę, która od momentu śmierci matki jest niemową, wykończyć osobę odpowiedzialną za to, co się stało. A przy okazji pojawiają się jeszcze z ninja i Niemcy, którzy też próbują zdobyć maskę. Ostatecznie, to jest krótki spoiler, maska wpada w ręce dziewczynki. No i tak to wygląda, to jest taka klasyczna opowieść o masce. Drugi, światowe tournée, scenariusz Robert Loren Fleming i rysunki Gary Erskine. Wydaje mi się najciekawszy z całej tej serii. To opowieść o złodziejaszku, który otrzymuje maskę maski i naszego zielonego ludka. No i a później, że tak powiem, przepraszam, powtarzam, że tam powiem, tą maskę przyjmuje no jeden z żołnierzy. I tutaj się rozpoczyna cała ta historia związana z superbohaterami, z superwrogami, arcywrogami, wszystkimi, którzy chcą właśnie naszą maskę wymordować. No to jest przykład jednej z postaci. Tutaj jeszcze macie przykład z pierwszej opowieści. Kilka tu też jest właśnie, czyli tą maskę chcą wykończyć. Generał Blaine. Że tak powiem, tą maskę miał. Kolejna historia. Przykrość południa, przepraszam, Rich Hedden, scenarzysta, Goran Delik, rysunki, opowieść, w której nasz bohater jest z bohaterów, który też będzie miał maski, najkrócej, szuka swojej siostry i to wszystko jest związane z jakimiś wyżynami voodoo, w którym maska będzie musiała walczyć. Taka sobie historyjka, powinien mamy bardzo krótką historię, powrót żywego Ipkissa czy coś. I tu mamy właśnie klasyczny duet John Arcudi i Doug Macna. Stanley Ipkiss, który jak wiecie, no dość szybko zmarł. I tutaj się pojawia jako maska zombie. Dowcipna, króciutka historyjka. Następna historia zabawki na strychu. Bob Fingerman, scenarzysta, rysunki Sibin, częściowo czarno-białe, częściowo kolorowa. Historia taka bardziej związana z thrillerem, gdzie policja próbuje odgadnąć, kto morduje, oczywiście morduje maska, ale postać kręci się pod maską i dlaczego pewne osoby no, szukają po prostu seryjnego mordercę, coś w stylu 7. I tak krótki przegląd masek za nami. Gruby prawie 400 stron komiks. Ciekawa alternatywna opowieść. Na pewno jest superbohaterska, tak? Maska została, co przy tobie pierwszym powiem, strasznie spłaszczony przez komedię z Jimem Carreym. Maska w telewizji to dowcipna postać świata dla dzieci i młodzieży. Maska w komiksie to jest bardzo brutalna postać dla dorosłych. Wydaje mi się, że tom pierwszy był ciekawszy lekko,
ciekawsze historie. Tutaj mamy różne opowieści, jak widzieliście, są różni scenarzyści, ilustratorzy. I może też dlatego jest różnorako. I czekamy na tom trzeci, który wkrótce powinien się pojawić, bo jest jego zapowiedź na wrzesień. Jak tutaj widzicie. Ale ogólnie warto, myślę, bo to jest na kawał porządnego, trochę oldschoolowego komiksu. Dla może nie szokujących, zbyt wyrafinowanych rozrywek, tylko po prostu chcących poczytać troszkę takie pseudosubohaterski komiks. Przechodzimy dalej. Posiadłość, tom drugi. Scenarzysta Tim Daniel, Michel Moreki, ilustratorem Joshua Hickson, tłumacz Jacek Żuławnik, wydawnictwo Lost in Time, 136 stron, rozdziały w oryginale 5-8, koniec, tom drugi jest również zakończeniem całej opowieści o rodzinie Blaine'ów. Tak, jeśli czytaliście tomu pierwszego, to nie ma co ściągać po tom pierwszy, bo jednak trzeba znać jednak tom pierwszy, ale jeśli no, chcecie się dowiedzieć, no to słuchajcie. Mamy właśnie tytułową posiadłość, mamy dzieciaki, które zostały pod opieką wujka, bo wszyscy tam wokół giną. Jest właśnie taka klątwa tej rodziny Blaine'ów. Hasło, aby dostać, najpierw trzeba dać, ciągle się pojawia i tak naprawdę nasi bohaterowie próbują się dowiedzieć, o co tak naprawdę chodzi. Tam są jeszcze drugoplanowe postacie, które też są ważne dla naszej historii. I tutaj właśnie tom drugi pokazuje nam, o co chodzi z tym hasłem, o co chodzi z tą klątwą rodziny Blaine'ów. Mamy rok 1674, przodek właśnie naszych bohaterów, no, dokonuje czynu niegodnego, co kończy się właśnie narzuceniem pewnej klątwy. To wszystko jest w rozdziale praktycznie 5, tam 6 i później nasi bohaterowie walczą z tym klątwą, z złem, z taką bestią, z potworem bagien. Ostatecznie udaje, no, czy uda się, czy nie uda, zobaczycie. Taki klasyczny horror, który można by było zekranizować bezsprzecznie i puścić w jakiejś streamingowej platformie. Może nie w kinach, ale w streamingowej platformie typu Netflix, HBO, no, czy teraz Disney Plus, tak? Czy Amazon. Myślę, że to dobry pomysł na właśnie podstawę horroru. No jestem już może już przesycony takim typem literatury, komiksu, ale oddaję twórcom, że jednak ładnie to wszystko poprowadzili. I narracyjnie, i opowieściowo, więc nie jest źle. W skali 1-5 daje 3+, więc porządna jak na horror. Naprawdę ciekawy komiks. Posiadłość, tom drugi, zakończenie całej historii rodziny Blaine'ów. Jeśli lubicie takie klimaty, jeśli lubicie horrory, jeśli lubicie tajemnice właśnie z przeszłości, klątwy, jakby inne potwory, gdzieś tam ciągle się taka maść unosi, takie smród rozkładanych ciał, prawda, to właśnie posiadłość jest dla was. Nieduży formatem i grubością również komiks, który mógłby wyjść też w non-stop komiks, jak mi się daje, bo to też takie propozycje się tam u nich pojawiają, ale Lost in Time wyprzedził konkurencję i z wydawnictwa Vault, w którym przecież rozpoczynał Lost in Time, wydając pierwszy komiks właśnie z wydawnictwa Vault. Kolejny jest następny. Chodzi oczywiście o Dziki Ląd, tym komiksem Lost in Time zadebiutował no, już 2 lata temu na naszym polskim rynku. A to posiadłość, która też z tego oryginalnego wydawnictwa za granicy została wydana. Posiadłość, tom drugi. I przechodzimy już kolejnego komiksu, o którym opowiadałem troszkę poprzednio, czyli czwartego, ostatniego tomu legendarnej ery Apokalipsa z Poznaku X-Men. Wydaje Mucha Comics. Autorów oczywiście ilustracji i scenarzystów jest wielu. Scott Lebd, Joe Moderina, Scott Lebd, nowo Chris Bachalo, Fabian Licenza, Salvador La Roca, John Leb, Steve Scrory, Warren Ellis, to też ciekawe, Ken Lashley, John Francis Moore, Stevie Epting, Terry Dodson, Larry Hama, Adam Kubert, Andy Kubert, Mark Waid i Roger Cruz.
Więc sporo ciekawych i dobrych autorów. Klasyczny klimat jak z tymi serwerowych lat 90. Tak, to jest taki era apokalipsa, co powtarzam po raz czwarty, to jest taka kultowa opowieść o klasycznych X-Menów, która miała się pojawić w Polsce, nie pojawiła się, bo X-Men nie zostali przestali wydawać. Tym samym również wkrótce padło. I no, Arek Wróblewski na łamach tych czasopism no, trochę tak podgrzał atmosferę, miało być fajnie, ale nic z tego nie wyszło. I po tych 20 bez mała latach dostajemy Era Apokalipsa w 4 tomach od Muchy. I już, jeśli ktoś się pyta, czy warto, oczywiście warto. Jeśli lubicie X-Menów, jeśli lubicie komiksy lat 90., chaos, ale to jest naprawdę kultowa pozycja, która z tego chaosu w profesorze jakoś logicznie się wykaraska. Od strony opowieści to oczywiście profesor X zostaje zabity, zanim stworzył X-Menów, został zabity przez swojego syna Legiona, widzi to Magneto i postanawia stworzyć właśnie grupę X-Menów, ale świat opanowuje apokalips, no między innymi z Shadow Kingiem, którego również nie pokonał nasz profesor. Jedyny, który pamięta, to Bishop, który próbuje sprowadzić wszystko na odpowiednie ścieżki, ale w tym świecie, to co jest też ciekawe i fajne, pojawia się sporo nowych postaci z złej i z dobrej strony. X-Man, Holocaust, czy Dark Beast, tak na szybko. No jest, jeśli o mnie chodzi, najciekawszym wątkiem wydaje mi się wątek ilustracyjnie tak naprawdę młodych adeptów, czyli Generation Next, to jest dość można prosta historia, gdzie właśnie Kolosus próbuje uratować swoją siostrę z więzienia, chcę tam przyjmować. I między innymi takie postacie jak Mondo, Page, Vincent się pojawiają. Fantastyczne postacie, absurdalne czasami świata X-Menów. Bardzo taki paskudny, można powiedzieć, od strony stacji, ale właśnie jednak bardzo ładny na seria. Patrzę, kto tym razem Chris Bachalo rysował, to nie, ale nie jest tak źle. Więc warto się z tym zapoznać. Jak mówiłem, X-Men Era Apokalipsa to jest must have. Taki, szkoda, że nie wyszło w formie omnibusa, to by było dopiero 900 stron, no to by się czytało, ale by kosztowało 400 zł. No. To tyle, jeśli chodzi o Apokalipsę. No, co tu można powiedzieć? Naprawdę ten komiks jest fantastyczny. Ta seria jest fantastyczna. To jest naprawdę minowa motyw, jeden z najważniejszych motywów z świata X-Menów z tych lat 90. Co bezsprzecznie wam polecam. Od strony ilustracyjnej to nie mam mówić, no mówię, tam Generation Next jest najciekawsza, ale to szczególnie w poprzednich seriach. Reszta to jest klasyczny komiksy superbohaterskie z lat 90., gdzie jest dużo dialogów, dużo chaosu i się fajnie to wszystko czyta. Póki ostatecznie okazuje się, że mniej więcej wszystko jest jakoś logicznie opowiedziane. I na koniec dzisiejszego, nie za długiego odcinka, wydawnictwo Screen Comics na swoje pięciolecie w 2020 roku postanowiło wydać 5 takich dużych, grubych antologii w różnej kolorystyce. Ja mam w ręku tom 4, zielony. Aliens The Fifth Scream Aliens Edition Volume 4. Jeśli dobrze mówię, tak bardzo ładnie to wszystko wydane jest oczywiście. Coś mi się tutaj zacięło obrazek, więc nie wiem, czy idziemy. Halo? Nie wiem, czy chyba się troszkę zacięło na chwilę komputer. Zmieszkał się. Więc jeszcze raz powtarzam. Taki fajnie właśnie. Każdy tom jest tak fajnie wydany, tylko jest w różnej kolorystyce. W tym czwartym tomie tak naprawdę mamy jedną bardzo długą historię, trochę króciutką. Kolonialni marynierzy, jeździwiarze, krótko narażę żywieniarze. Duet John Arcudi, czyli pan od maski, oraz Simon Bisley, czyli pan, który często pojawia się w Łodzi i wiele jest legend o tym szalonym ilustratorze kultowym, także między innymi z komiksów wydawanych przez TMZ. To jest króciutki taki niemy komiksik.
A tak naprawdę te 250 stron, które gdzieś tam wcześniej się pojawiają, to opowieść Kolonialny Marines. Tłumaczem jest Tomasz Kupczyk. Kolonialny Marines, prawie 250 stron. Tutaj nie ma, to mówię, muszę wam kilka po prostu stron pokazać, jak bardzo fajny to klimat. Fajny klimat właśnie lat 90. I jak dla mnie to bardzo fajny motyw na film z Poznaku Obcych. No, jest to dość prosta historia. No, mamy właśnie tych Marines, którzy lecą od stacji do stacji, polecą na tajną, na planetę, której okazuje się, że żyją też obcy, nie wiadomo dlaczego. Pojawiają się też takie istoty człowiekokształtne, którzy też jak potrafią jakoś manipulować obcymi. Jest jakiś ojciec gdzieś tutaj, a nie matka, prawda? On zawsze w tej serii Aliens. Gdzieś tutaj się właśnie to wszystko pojawia. Mamy sporo akcji, sporo postaci pojawiających się, walki z obcymi, właśnie taki klimat fajnego SF, połączonego trochę z G.I. Joe, można powiedzieć, co daje bardzo przyjemną, bardzo przyjemny komiks z Poznaku właśnie obcego. Nie jest to komiks wybitny, jest to komiks bardzo taki dynamiczny, przyjemny akcji. Jakby to wyszło w latach 90. w stylu, nie wiem, że z Schwarzeneggerem, to fantastyczny by był to film. No, więc jak mówiłem, jeszcze powtarzam, że od strony fabularnej fajny by był to naprawdę, fajnie by było to zekranizować, bo to się nadaje właśnie tak dobrze na serię, może serial o obcych. Kolonialny Marines naprawdę polecam, bo to się bardzo ciekawie czyta. W ogóle całą tą serię Scream Anniversary Edition pięcioczęściową, to nie jest tanie, ale naprawdę 300 stron, 250 stron, sporo czytania, duży format, pewnie większa od oryginału, prawda? Bo te oryginały były z zeszytówkami i to bardzo, bardzo przyjemna lektura. Nie zobowiązująca, jak oczywiście jak wszystkie komiksy, o których dzisiaj opowiedziałem, ale bardzo przyjemna jest to lektura. I powracamy do tych komiksów. Maska, Omnibus, tom drugi. Twórcami serii jest John Arcudi, John i Doug Macn. Oni tu się pojawiają w krótkie historyjki, tak naprawdę są cztery jeszcze dłuższe opowieści z Poznaku Maski. Najciekawsza wydaje mi się opowieść druga, w której Maska walczy z super herosami, którzy próbują go wykończyć swoimi supermocami. No a Maska to jest taki praktycznie zniszczony, więc to ciekawe rozwiązanie. Poza tym takie klasyczne dość historyjki, gdzie są właśnie outsiderzy, otrzymują maski i on, no, walczą dzięki temu ze złem. No ale nie zawsze tak jest, ponieważ są i złole, którzy też walczą ze wszystkim. Więc drugi osłona maski i trzecia we wrześniu. Tłumaczenie jest Marcel Szpak, 384 strony. Fajnie, ale chyba troszkę gorzej niż tą pierwszy Omnibusa, jeśli chodzi o mnie. I drugi komiks, o którym dzisiaj krótko powiedziałem. Lethal Lost in Time, Posiadłość, tom drugi. Scenarzystami są Tim Daney, Michel Marek i instruktorem Joshua Hickson. Tłumaczem Jacek Żuławnik, 136 stron, tomy w oryginale 5.8, z Lethal Velvet. Mamy rodzinę Blaine'ów, którzy no, mają pewne zażyłości ze złem. Aby dostać, najpierw trzeba dać takie hasło, które się pojawia. Jest klątwa nad rodziną, właśnie nad tą posiadłością, w której pojawiają się dzieci po śmierci rodziny i tutaj wujek musi się nim zajmować, ale okazuje się, że no, zło czyha za drzwiami. I mamy przeszłość do 1674 roku i dowiadujemy się, dlaczego to wszystko się dzieje. Taki ciekawy horror, dobrze się to łatwo, przyjemnie czyta. Myślę, że też fajnie by było to zekranizować w formie jakiegoś serialu Netflixowego. I w tym przypadku jest to dobre, pozytywne odpowiedź. Ponieważ mówię, że seriale Netflixowe są takie sobie, ale tutaj akurat by to pasowało. I kolejny komiks X-Men Era Apokalipsa, tom 4, Zmierzch.
wielu, wielu twórców, Warren Ellis, Chris Pachalo, Fernand Niceza i wielu, wielu innych, teraz z głowy nie mogę sobie przejść. Tłumaczem jest Arek, oczywiście legendarny Arek Wróblewski, wydawnictwo Mucha Comics, 256 stron. Czwarty, ostatni tom, Era Apokalipsa, Profesor X nie żyje, jest inny świat, tylko Bishop wie, co się starzyło. Po stronie X-Menów stoi Magneto, wielu, wiele innych postaci stoi po stronie zła, chociażby Cyklop i Havok. Angel ma swoją tam pub, no dużo tego się dzieje. Chaos, chaos, cudowny komiks z lat 90. Seria, którą musicie przeczytać, jeśli kochacie X-Menu, jeśli kochacie lat 90. komiksy z tym samym. Wszystko to jest dla was. The must have. Po prostu. I na koniec Alliance, tom czwarty z pięciu, volume czwarty, tak? Scream Comics na piąte urodziny postanowił wydać takie pięć grubaśnych komiksów w wielkim formacie z obcego, w różnej kolorystyce. Tutaj mamy kolor zielony. To są dwie historie, kolonialni marynarze z Gliniarza, a tak naprawdę to jest kolonialni marynarz, który ma 250 stron, bo kilka stron ma tylko z Gliniarza. O Gliniarza króciutko, to jest niemy komiks z twórców John Arcaudi, czyli twórca Maski, oraz Simon Bisley. Taki o kosmitach, którzy no, lubią obcych. A Kolonialny Marines to taka bardzo fajna, też oldschoolowa, lata 90. Opowieść, trochę taka jak G.I. Joe, bo tu mam właśnie o tych Marines, które latają w kosmosie, są na innej planecie, pojawiają się obcy, albo jeszcze pojawiają się jakieś dziwaczne kosmici, więc dużo tego jest, jakiś narkotyk się pojawia, no nie będę też spoilerował. Fajna, fajna historyjka do czytania, bez zobowiązania, jak wszystkie dzisiejsze komiksy. I to tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Kolejne będą bardzo obowiązujące, można powiedzieć, ale takie komiksy też wychodzą i też warto się z nimi zapoznać. Jeśli mam wybierać i wybierałbym pod względem fajności, to oczywiście X-Men. Cała seria jest super ekstra i w ogóle. A gdyby nie patrzył na cenę, to chyba bym sobie obcego strzelił, bo naprawdę Kolonialny Marines też jest bardzo ciekawą historią.